Witajcie. Dzisiaj znajdujemy się na Zielonej Górze. To jest tutaj taka wieś między Borową, a w sumie Justynowem, Hulankami. No tutaj miejscowi wszyscy raczej znają te miejsca. A my dzisiaj wybierzemy się najpierw, bo tutaj są w sumie dwa takie miejsca, dość specyficzne. Najpierw, proszę, tutaj mamy taki krzyż. Mamy wizerunek Benedykta XVI, a tutaj ogólnie znajduje się z I wojny światowej cmentarz, na który się zaraz udamy. Benedykt XVI, nie jesteś sam, gdy Boga słuchasz, On jest w Tobie, miłością i miłosierdziem. Jezus ich vertraute auch dich. Taki ładny krzyż, no jest to dość nowy. Niezbyt dawno temu postawiony, aczkolwiek bardzo fajnie, że chociaż w ten sposób tu jest jakby podkreślone, że coś tu się znajduje. A my już tu się powolutku udajemy do środka. W sumie tu już widzimy pierwsze zarysy mogił. My przejdziemy między nimi. Aczkolwiek tutaj kilka jest takich właśnie zarysowanych, jest też kilka takich jeszcze płyt typowo betonowych, jak to bardzo często bywało, ale głównie tutaj są zbiorowe mogiły, takie wręcz kopce pousypywane. O, tu mamy jedną z takich właśnie tabliczek, która no niestety już też jest bardzo, bardzo przez czas zniszczona. Mało co na niej widać, w sumie oprócz mchów. Tutaj mamy kolejną, już taką ładnie schowaną pod drzewkami. Tu mamy takie dość sporawe zarysy. Tak jakby tu już jakieś też były większe groby. Takich tutaj zarysów w sumie też jest kilka. Podobnie mamy tutaj. Tu nawet już nie widać w sumie pod tymi zielstkami wszystkimi, ale tutaj ten jest kolejny. Dość sporawe. A tu już mamy nawet taki też niedawno postawiony w sumie pomniczek. O, tu już mamy kolejne takie pozostałości. O, tu będzie nawet troszkę lepiej widać. Aczkolwiek tu widać, tak jakby było coś wykopane. Tam są kolejne. No też jest tutaj ich sporo. Jest sporawo. A tutaj mamy właśnie taki pomniczek. Tu spoczywają żołnierze polegli w I wojnie światowej. Tak jak widać, tradycyjnie znicze są. Nie zapomniał nikt o tych ludziach, którzy tutaj oddali swoje życie. Tutaj mamy kolejny taki kopiec usypany, dość sporawy. Jest tutaj krzyż. Były tu jeszcze kiedyś takie tabliczki też metalowe, właśnie z podpisami, właśnie, że tutaj leżą żołnierze właśnie z I wojny światowej. Aczkolwiek tych tabliczek już tutaj nie znalazłem. Tylko kwestia, czy po prostu one już zgniły i gdzieś tam może już dokończałem żywota swojego w Zielsku, czy po prostu no, ktoś uczynny je usunął. Tu mamy krzyż, już tam dalej nie będę wchodził. Tutaj mamy kolejne takie kopce, też tam jeszcze są znicze powypalane. Tu kolejny taki dość duży kopiec. Tak więc tutaj też nawet jeszcze są resztki, tak jak widać, kamieni właśnie, że też takie były kurhany jakby pousypywane z kamieni. No ale to już tutaj akurat przyroda to wszystko odbiera i mało co już tutaj zostaje. O, tu mamy jeszcze właśnie pozostałości takich nagrobeczków. No, a my powoli będziemy się kierować w drugie miejsce. Także widzimy się
Za chwilę. No witam ponownie. Dalej jesteśmy w Zielonej Górze. I teraz tak, tu przed nami jest Zielona Góra. Tu po lewo mamy Borową. Tu zaś na wprost mamy Gałków Mały. A my odbijamy sobie tutaj w lewo i kierujemy się do gaju papieża Benedykta. No tutaj już teraz dość sporawy jest to gaj. Pamiętam kilka lat temu jeszcze, jak tutaj się przyjeżdżało, to paprocie były większe od tych drzewek. No ale czas leci. No i tradycyjnie, no, drzewka sobie rosną. Jest miło, przyjemnie. No ale niestety, tradycyjnie, polska mentalność. Zresztą wszędzie. To chyba jakiś telewizorek komuś niepotrzebny był. No, wszędzie buteleczek, śmieci naokoło. Jest tradycyjnie, w brud. No, przykre to trochę, no ale co zrobić, tradycyjnie. Tak już jest i w sumie chciałby się człowiek przyzwyczaić, ale zawsze jak się patrzy na takie rzeczy, to szlak trafia. No i cóż, my sobie tutaj idziemy tą dróżką wzdłuż tego gaju cały czas. No, naprawdę już te sosenki nawet jakie pokaźne w sumie są. No, chociaż ładna pogoda, przyjemnie się przespacerować, no ale tradycyjnie buteleczki. Standardowo. No i tu teraz to już tak już troszkę jest czyściej, trochę już tak się ludzie ogarnęli, bo były tutaj lata, że całymi przyczepkami i busami śmieci ludzie wywalali. No, na szczęście jest tego tutaj coraz mniej, no ale niestety nadal się zdarza. A my już tutaj zbliżamy się do pomniczka upamiętniającego w sumie właśnie postawienie i posadzenie tego lasu. Mamy, widać, lasy państwowe. Gaj papieża Benedykta XVI, upamiętniający tragiczne losy ludzkie 1914-1918. Sybiracy ginęli w Polsce 1939-1945. Polacy ginęli na Syberii. Dwie wojny, dwa narody, jedno cierpienie w obliczu Boga. Nadleśnictwo Brzeziny, 2007 rok. Też już troszkę ten kamień mchami pozarastał. No, już ładnych parę lat stoi. Nie ma się co oszukiwać. I tak jak mówię, rośnie w najlepsze, co bardzo cieszy. No, także widać, że nawet papież no, upamiętnił losy ludzi, którzy tutaj w naszych okolicach ginęli. No bo jednak tutaj było no, dość sporo. Zresztą widzieliście na tych filmikach, które wcześniej już wrzuciłem. Aczkolwiek, no, jeśli chodzi o Bitwę Łódzką i ogólnie front wschodni, no to jeszcze nie jeden filmik nakręcę, bo i tutaj w okolicy i troszkę dalej naprawdę jest bardzo dużo cmentarzy. Także na pewno tam się prędzej czy później udamy, jak tylko będzie chwila czasu. I pogoda przede wszystkim, bo teraz z tymi pogodami różnie. Raz jest pięknie, słonecznie, potem za momencik deszcz pada, a wiadomo, w deszczu tak nagrywać to trochę średnio. Aczkolwiek mówię, jak tylko będzie okazja i możliwość, to nadal będę wrzucał filmiki odnośnie właśnie Bitwy Łódzkiej. No i nie tylko, bo jednak zawsze coś ciekawego się znajdzie do nagrania. Także na dzisiaj to będzie wszystko. Pozdrawiam i miłego weekendu. Cześć.